Witam, witam, witam Was serdecznie, kochani. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Dzisiaj czwartek, czwarteczek, także jutro piątek, piąteczek i piątunio. Zapowiada się całkiem ciekawy weekend. Lasy pootwierane, parki pootwierane, także wszyscy jutro na spacer z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kochani, dzisiaj naszym gościem będzie Marcin Lichocki, zespół M-Power. Czy jesteś po drugiej stronie? No jak to? Nie wszyscy jesteśmy i powiem Ci, nie jestem tylko ja. Jestem w studio. Ja, jest ze mną Grzesiu, którego doskonale również znasz. Siedzi ode mnie tak, myślę, na oko strzelając jakieś dobre 4 metry. Studio jest dość duże. Ty też jesteś w bezpiecznej odległości, bo do monitora mam spokojnie koło 2 metrów, także możesz kichać nawet, nie? Jak zdrówko w ogóle? Oczywiście, witam Was serdecznie, witam wszystkich widzów i słuchaczy, także zaczynamy tutaj. Nie ma gwiazdy bez jazdy, czy tam nie ma jazdy bez gwiazdy, tak zwane. No jak to, szybka jazda dzisiaj. Dzisiaj szybki odcinek, bez gwiazdy, nie ma jazdy. Musisz się tego nauczyć, no jak mantrę, no jak ja bym Ciebie zapowiedział, Marcin, Power M, no jakby to zabrzmiało, proszę Cię, Marcinku. Tak, tak. A nie, bo tu wiesz, to tak patrzę, że ogólnie jak się odbija, to chyba bez gwiazdy nie ma jazdy. Bardzo dobrze. Myślałem, że to na odwrót pisze, ale ogólnie jest dobrze. Bez gwiazdy nie ma jazdy, aczkolwiek gwiazdy to są na niebie. Mi się wydaje, że jestem normalnym człowiekiem, aczkolwiek jazda dzisiaj była, wszystko na pełnym speedzie, także tutaj przygotowania, ale dobrze udało nam się połączyć, więc możemy zaczynać jazdę. Tak, kochani, powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że dosłownie 45 minut temu dzwoniłem do Marcina, czy na pewno damy radę, czy się powyrabiamy. On w drodze, ja w drodze, także, ale udało się, wpadliśmy w ostatniej chwili, jak widać, buzie pogolone, także w miarę przygotowane. Jak tam fryzura, Marcin? Fryzura jest dobra, nie będę tutaj mam czapki. Aczkolwiek a propos tych przygotowań, no to ja jeszcze zdążyłem nagrać ujęcia do teledysku, który, no może jak będziesz No dobra, miał... no to dawaj o tym teledysku. Jak już jesteśmy przy tym temacie, to na pewno jest to ciekawy temat i opowiadaj trochę, co kombinujesz? Tak, teledysk pod tytułem Stało się znowu, który będzie miał premierę 29 kwietnia, jest w trakcie montowania. No i dzisiaj wpadliśmy jeszcze tutaj z wydawcą, z chłopakami z 2M Media Group, żeby dograć scenki ze mną, tak? No musiałem to dzisiaj tutaj szybko na działeczce zrobić, właśnie w tym czasie, co ty wracałeś do studia. Ja zdążyłem nagrać te ujęcia, ale jeszcze nie zdążyłem ich wysłać, bo w tym czasie jeszcze podłączyłem internet 4G, żeby właśnie móc to dzisiaj zrobić wieczorem. No i jak sami widzicie, udało nam się połączyć, no jest dobrze, no ale teledysk to będzie takie nawiązanie troszeczkę do tej pierwszej nuty Stało się, która zdobyła platynową płytę. No i mi się wydaje, zobaczymy, coś w podobnym klimacie. Musicie sami poczekać z niecierpliwością i już 29 kwietnia będziecie mogli zobaczyć na kanale YouTube formacji M-Power. No i być może usłyszeć w niektórych stacjach radiowych, na pewno w Radio Żnin. No i zobaczymy, jak będzie z stacjami telewizyjnymi. Mam nadzieję, że gdzieś tam się pojawi. Słuchaj, powiedz coś więcej o tym klipie. Mówisz, że kręciłeś go u siebie na działce, czyli kręciłeś sam, nie wiem, w kontakcie z chłopakami z 2M Media, czy przyjeżdżali do ciebie? Nie, nikt nie przyjeżdżał, nie można się teraz spotykać. Trochę kręciła żona, trochę kręciłem sam. Syn tutaj, Dorian, mi trochę podkładał tam dźwięk, żeby wiadomo, potem te ścieżki się wygrywały. A ogólnie teledysku jeszcze nie widziałem, jutro prawdopodobnie mam zobaczyć, co będzie. Jak zawsze niezawodne 2M Media Group nigdy mnie nie zawiodło pod względem teledysków, więc tak jak i Palmy i Daktyle, czy O Tobie, każda nuta, każdy teledysk zawsze fajnie nagrany, także tutaj nie ma zastrzeżeń co do ich roboty, więc po prostu pełne zaufanie, robienie na odległość, Marcin to zmontuje, no i jutro mam nadzieję dostanę. Powiem Ci, że sam jestem ciekaw, jak będziesz miał surówkę tak zwaną, to poproszę, żebyś podesłał link. Chętnie sobie zerknę. Zerkam tak też troszkę na czat. Jest sporo osób tutaj razem z nami. Pytanie tu już jest nawet odnośnie chyba tej Twojej nowej piosenki. Bartosz Siód pyta, kiedy będzie premiera? Kiedy się spodziewasz premiery tego utworu nowego? W ogóle premiera... tytuł jakiś masz? Co ty? Opowiedz. Tak, Stało się. Stało się. Mhm. Stało no i się stało, znowu. Stało się dwa, okej.
Pierwszy numer był Stało się, a ten drugi jest Stało się znowu, tak? Aha, okej. Okay. Premiera jest 29 kwietnia, tak jak już wspominałem, już zaplanowana od miesięcy bodajże, bo utwór dawno już u Darusia w jednym studio Kowszewicza został nagrany, już go mam. Więc no zobaczymy, single nawet już są przyszły w nakładzie 1000 sztuk, na pewno wam podeślę tutaj Bez gwiazdy, nie ma jazdy, będziecie mogli rozdać swoim tam fanom. Są single przyszły w nakładzie 1000 sztuk, zamówiłem. Historię może od razu opowiem, w jakim stanie przyszły. Kurier No. przywiózł. Jak zobaczyłem karton, to już wiedziałem, co się święci. No słuchajcie, no w tym natłoku teraz zamówień kurierami towaru. Gdzieś paczka po pierwsze zaginęła na kilka dni, potem się odnalazła, ale chyba single troszeczkę wyleciały, jakby je łopatą wsypali do tego kartonu. No tam 50 jest uszkodzonych, 150 lekko pod uszkodzonych, ale 800 zostało, także na pewno dla was starczy. A powiedz, jak radzisz sobie teraz w takich tych dzisiejszych czasach? Robisz jakieś konkursy, musisz biegać na pocztę, bo ja cały czas stronię trochę od tej poczty i tak się tłumaczę naszym widzom. Wiesz co, no, na pocztę nigdy nie lubiłem chodzić, robię to właśnie raz na jakiś czas, tu męczą mnie już o single. Powiedziałem, że wysyłki będą nam pod koniec miesiąca albo od razu z konkursem, jak będzie teledysk. No bo wiadomo, nie będę co chwilę latał z jednym czy dwoma singlami na pocztę. Robi się dłuższy odstęp i za jedną wysyłką się to zrobi. Męczą mnie, więc to zawsze tak jest teraz moja wymówka, że, że jest ta pandemia cała, no i żeby na tą pocztę nie chodzić. Ale zawsze wysyłam te nagrody, kto wygra, kto zasłuży na nie. Są wysyłane, może nieraz z opóźnieniem, ale staram się, żeby zawsze do każdego dotarły. Tym bardziej teraz opóźniam wysyłkę z tymi singlami, bo na tym singlu jest ta najnowsza nuta, Stało się znowu. I nie mogę przed premierą po prostu komuś rozdawać tych singli, bo ktoś by mi zrobił psikusa, wrzucił sobie w sieci, troszeczkę by mogło to osłabić w dniu premiery utworek, nie? Więc wszystko w swoim czasie, każdy na pewno dostanie. Przekazuję ci tutaj na gorąco formacja Jankes. Marcin, pozdro od Jankesa. Odpowiadam też tutaj za ciebie. Bartosz Siód pyta o płytki. Tak jak słyszeliście, Marcin będzie wysyłał po premierze już. Marcin, chciałem się ciebie zapytać. Po twoim rozstaniu, no, 2 dni temu mieliśmy nagranie, czy 3 dni temu z Matim. Na pewno oglądałeś, jeśli nie, to postaram się coś tam powiedzieć, jak będziesz miał pytania. Natomiast jak z twojej perspektywy to wasze rozstanie przebiega? Ło. Słuchaj, jak przebiegało. No jak każde, sam wiesz, ja byłem już w kilku formacjach, byłem w afterparty. I przeważnie, wrócimy do tego. Tak, byłem w Pięknych Młodych. Przeważnie to się utrzymuje tak około 2,5 roku, jeżeli są takie duety. Jeżeli są takie duety, nie da się, żeby dwie osoby rządziły, tak? Są pewne ustalenia, ale z czasem się to zmienia i ktoś też by chciał zacząć mówić, więc tu się zaczyna zgrzyt. No i krótko i na temat. Jest wtedy rozpad i każdy planuje coś swojego, tak? W moim przypadku to było, miałem pytania, co będzie, co będę, jak odejdę od tego zespołu, czy od tego. I moim planem było, albo mówię, zrobię coś swojego, to chyba w Pięknych i Młodych było. Mówię, albo zrobię coś swojego, albo zostanę menadżerem. No postanowiłem jeszcze spróbować swoich sił, zobaczyć, jak to jest po stronie tej przedniej sceny, czyli z mikrofonem. No i nie jest to łatwy kawałek chleba, wam powiem, ale jakoś to sobie daje radę i jest fajnie. Zobaczymy, jak wszystko wróci do normy. Nie mam aż takiego parcia na tą sławę. Nie mam takiego parcia na tą sławę, ale fajnie jest właśnie spotykać się z tymi ludźmi, najbardziej z tą naszą rodziną, czy z wami, czy z innymi zespołami. Taka nasza droga rodzina zespołowa, disco-polowa, że tak nazwę. Aczkolwiek też widywaliśmy się z tą inną rodziną, czyli bardziej popową, rockową, bo graliśmy z różnymi, z Demono 30-lecie chyba bodajże to było w Stężycy i ze Sławomirem, i z różnymi, z Rybińskim, wiadomo, festiwale Wesołych Przebojów i tak dalej, było tego mnóstwo, naprawdę zagraliśmy dużo, dużo, dużo festiwali telewizyjnych, które do dziś są emitowane na stacjach, czy Polo TV, czy w Polsacie i różnych disco polo music, więc naprawdę było tego sporo. Ja zawsze mówię, pytasz tutaj o rozstanie, bo się skupmy na tym twoim pytaniu. No byłem power, teraz też cały czas jest power. Myślę, że cały czas dokładam, cały czas, żeby coś było z powerem. I zawsze mówię, zajmijmy się tym, co będzie, a nie tym, co było. Trzeba budować przyszłość, dążyć do celu, stawiać sobie nowe wyzwania, nowe szczebelki do góry i lecimy z tym koksem.
Zgadzam się z koksem. Zgadzam się, Marcin. Natomiast jakby to pytanie też zadawałem Matiemu, no nie sposób od tego uciec i dlatego też zadawałem je tobie. No jest to jakby część waszej twórczości, kawałek waszego świata i życia tutaj na scenie i też w tej naszej strukturach, tych strukturach disco polo. Ale cofnijmy się jeszcze kawałek dalej, zanim do przyszłości, bo w przyszłości mówiłeś płyta i tak dalej, teraz singiel niedługo, ale cofnijmy się jeszcze. Grałeś jako DJ w zespole After Party. Jakim Tak, cudem, co cię skłoniło i co się później zadziało, że zrezygnowałeś? Słuchaj, to jest długa historia. Ja zazwyczaj ogólnie Lubię takie. Nie lubię wyciągać brudów, ale wiem, że to każde media i każdy portal i tak dalej, za przeproszeniem, rajcuje, więc nie lubię tych brudów wyciągać i krótka piłka. W After Party, no tutaj było za namową Staszka, menadżera obecnego After Party i innych zespołów. Ja miałem swój zespół taki, wiadomo, chałturkowy, jak każdy zaczynał od imprez okolicznościowych. Chciał, żebym został DJ-em w After Party. No i okej, zrezygnowałem z tamtego projektu, wystartowałem z Patrykiem od samego początku w sumie, bo z tego, co każdy kojarzy, że pierwszy utwór After Party to był Bujaj się. Nie, nie, nie. Tam pierwszym utworem był utwór Ile razy można kochać, który jeszcze Patryk nagrał sam. Patryk nagrał sam, a potem już Bujaj się nagrałem ja. To teraz był projekt, ma chyba 6 czy 7 lat After Party. Więc ja byłem tak jakby od samego początku. Na początku mieliśmy dwie tancerki, dwie dziewczyny. Potem Patryk zmienił na chłopaków. Tutaj po części w sumie jakoś to się tak zgadało, że Maciek był z Wrocławka i potem był Bartek. No i ogólnie naprawdę zagraliśmy mnóstwo, mnóstwo koncertów. Nawet jest film dokumentalny taki, gdzie 2 miesiące chłopacy z Dwa Media Group z nami jeździli i kręcili, jak to wygląda od strony sceny. Fenomen się nazywa. Ktoś chce, to może sobie obejrzeć na YouTubie. 40-minutowy film dokumentalny i każdy zobaczy, co tam robiłem, jakie były role, jak to wyglądało od zaplecza troszeczkę, jak wyglądały koncerty. No i było fajnie, bardzo mile wspominam, bardzo dużo się nauczyłem od Patryka. W sumie on mnie nauczył grać gamę do re mi fa sol la si do. Do tyłu nie będę mówił, bo pewnie się pomylę. Bo zawsze jak były przerwy między koncertami i wstąpiliśmy do Patryka, nieraz tam w sumie nocowaliśmy u niego, to zawsze w studio on każdy czas poświęcał na produkcję. I zawsze coś tam podejrzałem, co robił. No i dużo dzięki temu właśnie od Patryka się nauczyłem. A co się zadziało? Co się zadziało? No tam był temat prosty, tego też nie ukrywałem. Podsumowuję to krótko. Nie dogadywaliśmy się z Bartkiem i troszeczkę z tancerzem byłym, który był, a już go nie ma w After Party. No i dałem po prostu wybór, albo on wypada z zespołu, albo ja, no ja zrezygnowałem. No i to jest krótka piłka, więc myślę, że nie ma co tutaj dalej rozstrząsać tego tematu. Spotykamy się na koncertach do dziś z Patrykiem i tak dalej, więc jest cały czas kontakt, jest dobrze. Super. Wiesz co, no zgrzyty są w każdym zespole, to mnie w ogóle nie dziwi. No dobra, ale to tak, zanim stałeś DJ-em w After Party, to mówisz, grałeś wesela. Grałeś wesela jako DJ, czy grałeś, no jako DJ wychodzi na to, bo skoro mówisz, że cię Patryk Gamy uczył, to pewnie na instrumencie nie grałeś jakimś wcześniej. Jak to wyglądało? Nie, grałem w aranżacji, z aranżacji, tak jak dużo zespołów. Teraz powraca dopiero trend na żywe instrumenty, nagranie na żywo, ale był taki okres akurat, w którym ja grałem, że wszyscy nawalali po prostu z podkładów MP3, dla ściemy się tylko stało za organami, więc tak jak wspominałem, że ja tutaj zawsze tylko szczerze mówię, więc nie ma owijania w bawełnę, nawet ostatnio pokazywałem, jak wygląda śpiewanie z playbacku, jak nie, na transmisjach to umie zobaczyć. Więc grałem z aranżacji, ale całe imprezy po 10 godzin śpiewałem na żywo. Ciężki kawałek chleba, krótko mówiąc. No dobra, kończymy temat After Party. Przerwę ci jeszcze, powiem ci, że bardziej przyjemność sprawia śpiewanie na żywo niż śpiewanie do playbacku, tak? Tylko, że faktycznie jest ciężko, trzeba stosować, wiadomo, jakieś pukanki na gardło, solanki i tak dalej, jak się jakieś tam utwory śpiewa różnych innych wykonawców, to one są różnie tonacyjne, a nie idzie po prostu chce ułożyć wszystko pod siebie. No bo już nie będzie to ten utwór. No i zawsze każdy próbuje zaśpiewać to tak, jak jest w oryginale. No i na żywo no jest ciężko, aczkolwiek daje to fajną przyjemność. Zgadzam się.
wiele lat grałem, no ja zawsze miałem ten plus, że graliśmy, jeśli chodzi o granie weselne, to graliśmy na żywo pełnym bendem i tak, w takim bendzie zawsze były przynajmniej dwa, trzy wokale, które się wymieniały, można było troszkę odpocząć i też dopasowywać jakby skalę właśnie do tonacji konkretnego utworu. Także było lżej, ale zamykamy temat wesel i afterparty, to się skończyło i jakim cudem trafiłeś do pięknych i młodych? Ale tu jedziemy. Czekaj, to zanim ci powiem, jak to było u Pięknych i Młodych, to póki moje dzieciaki jeszcze nie śpią, bo są tam na dole właśnie. Mm-hmm. Pozdrawiam księcia, macham tutaj, Doriana. Też teściów, pozdrawiamy. Teściów moich i żonę, bo tutaj jesteśmy na tej kwarantannie, wszyscy po prostu zamknięci na działce, tak? Mm-hmm. Więc rodzina może się spotykać, ale obcy, tak, po dwie czy trzy osoby. No ale jako rodzina tutaj sobie jesteśmy w szóstkę. Szóstkę, tak? Czwórkę, sześć osób jesteśmy wtedy tutaj na działeczce. No i jest fajnie. A teraz wracając do Pięknych i Młodych, poczekaj, jak to było? Albo Dawid do mnie napisał? Tak, bo oni kiedyś wspominali, że chcieliby coś tam tego DJ-a i tak dalej. Jakoś było, że jak odeszłem z afterparty, to dokładnie nie pamiętam, ale chyba Dawid napisał i pojechałem na rozmowę, no i dogadaliśmy temat, że będę u nich DJ-em. No i tak zostało i też tam dwa lata. Dwa i pół, nie, dwa lata chyba u nich spędziłem. Bardzo ostre, intensywne, bo pamiętam chyba w 2016 roku w lipcu i w sierpniu zagraliśmy 103 koncerty w dwa miesiące. Masakr. No to był hardcore, jeździliśmy od gór, graliśmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Przez dwa miesiące byłem w sumie jeden dzień w domu, przez dwa miesiące. No ciężko, ciężko było. Za chwilę. Przerywam ci za chwileczkę, wrócimy do tego tematu. Mam taką informację tutaj dla wszystkich naszych obserwujących, gości i Marcina. Jeszcze 5 minut tylko na Facebooku i później przełączamy się tylko na nasz kanał na YouTubie. Link jest u nas, jest u Marcina, także zapraszamy na YouTuba. Wchodźcie na czata, zadawajcie pytania, tak żebyśmy mogli wam na to odpowiadać na żywo. Z Facebooka nie mamy takiej możliwości, także za chwileczkę uciekamy z Facebooka i widzimy się na YouTubie. Marcin, wracamy do tematu. Chciałem właśnie dopytać dalej jeszcze o tych pięknych i młodych, w takim sensie, że mieszkasz daleko, gdzie Łomża, gdzie jesteś z okolic Inowrocławia, o ile dobrze kojarzę, tak? Włocławek, tak, tak. Włocławka, przepraszam, tak, Włocławka. Jak to pogodziliście logistycznie? No to mówiłem przed chwilą jak. Dwa miesiące byłem raz tylko w domu, to dojeżdżać nie trzeba było. Cały czas w hotelach. No ale to wiesz, to lipiec, sierpień, a wcześniej no od czerwcu, w maju się gra i do powiedzmy, do, no tak naprawdę piękni młodzi cały czas grają, bo kluby. Kłamstwo, teraz nikt nie gra. No tak, miałem przez Warszawę, miałem połączenie, nieraz dojeżdżałem tam pociągiem czy autobusem, ale zazwyczaj no było tak, że jak gdzieś jechaliśmy w strony tam Poznania i tak dalej, tak oni przyjeżdżali, to albo gdzieś dojeżdżałem tam dookoła, czy gdzieś, gdzie tam miałem 50 kilometrów i tak się tutaj po prostu spotykaliśmy, więc jakoś tam szło to połączyć. No ale łatwo nie było na pewno, nie? No nie, nie, ale ci mówię tak, że bardzo dużo było w trasie. Byliśmy bardzo długo w trasie, więc na przykład dwa miesiące byłem raz w domu, no mało tych dojazdów było, tak? Mhm. Bardzo intensywne te dwa lata z nimi, też zagrałem ponad, o Jezu, nie wiem, chyba też około 1000 koncertów. I to samo w afterparty, no to masakra. Dobra, teraz trochę pogadamy o twoich pseudonimach. Pierwszy, DJ Koksu, od czego to się wzięło? DJ Koksu? To zaraz już wam powiem, będziecie kojarzyć, taki klub koło Warszawy był, bo chyba już nie ma, Eden Trojany. I tam taka fajny VIP pokój był z takimi kolorowymi lampeczkami. I ta szyba taka zadymiona, że widać było salę. Na górze czy na dole? Jak na górze czy na dole? Nie, na górze. Sorry. Na górze. Na górze. No i kiedyś tam muza leciała taka dosyć ostra. No i ja wziąłem do tych lampeczek gdzieś tam. Leciałem palcami, tam poskakałem trochę, a Patryk mówi, ty to normalnie dajesz, mówi, do tych lampek jak po koksie, mówi. O, mamy z chłopakami dla ciebie nową ksywkę, będziesz od dziś DJ Koksu. I tak mnie przechrzcili, tak zostało. Spoko, a jak postanowiłeś się składać zespół, czy zakładać zespół, nazwa Empower? Słuchaj, ja zawsze nazwy dobierałem bardziej do pierwszego swojego imienia, literki pierwszego swojego imienia. Miałem kiedyś taki profil Marceza, miałem potem zespół ten chałturkowy, to był Marcadis.
od Marcina, od Disco i tak dalej. Empower, no to samo się nazywa. Imię, pierwsze imię i power, żeby był power, tak? Rozumiem. Nie to, że jesteś miłośnikiem BMW. Nie, nie, nie. Ja jestem miłośnikiem S-Line, Audi. Wręcz przeciwnie. Aczkolwiek właśnie było, że dużo osób pisało, że Empower, że to BMW i tak dalej. Tylko, że Empower, pakiet BMW jest bez myślnika. Ja tutaj zrobiłem myślnik, żeby nie było. No i mi się wydaje, że nazwa zobowiązuje, więc trzeba dawać cały czas power i jedziemy, jedziemy. No dobra, trochę prywaty teraz. Mieszkasz z rodzicami, z tego co mówisz, i dwójka dzieci i żona, tak? Nie, 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 nie mieszkam. No to opisuj. Teraz jesteśmy na działce. Na działce, gdzie tutaj z teściem budowaliśmy rok czasu w sumie. Może kiedy wam pokażę, jak to wszystko wyszło. Można zaobserwować na Messengerze, na Instagramie. Wstawiam często relacje, co tutaj robimy. Budował się taki domek, w którym po prostu teraz siedzimy, bo w mieście jest troszeczkę bardziej niebezpiecznie. Teście mają swoje latka, więc tutaj bardziej jest dla nich bezpiecznie. No żona teraz też nie pracuje, bo ogólnie uczy w przedszkolu, więc jest pozamykane wszystko. No ja dojeżdżam do pracy na warsztat, no ale na razie sobie tutaj takie gniazdko ubiliśmy i siedzimy wszyscy tutaj na działeczce. Tak? A ogólnie na prywatę mieszkamy osobno w Ocarku. To się mają w sumie 3 bloki dalej od nas mieszkają, także daleko nie uciekliśmy. No i my mamy też swoje mieszkanie, ale w bloku w mieście. Aczkolwiek nie lubię mieszkać w mieście, bo ja się tam duszę, tutaj się czuję super, patrzcie. Pięknie, drzewka, czeresienki zakwitły, teraz na tarasie można tutaj sobie z wami porozmawiać. Powietrze, ptaki śpiewają, pszczoły latają, jest pięknie. Widzicie, kochani, obiecywałem was, że u nas na kanale będziecie mogli poznać ludzi ze sceny takich samych, jak jesteśmy my, jak każdy z nas i ich rodziny prawie, można powiedzieć. Słuchaj, mam tutaj takie pytanie, od czasu do czasu będę się odnosił do czatu. Jest tutaj jedno pytanie, czy wolisz koncerty klubowe czy plenerowe? Ja wolę te, za które dobrze płacą, no, szczerze. Ale nie, dla mnie każdy koncert jest dobry. Dla mnie każdy koncert jest dobry, oby tylko grało dobrze nagłośnienie, nie było zapiętych nie wiadomo jakich limiterów. I ja powiem tak, wiadomo, czym więcej osób, większy power, to jest taka adrenalina troszeczkę ten, ale ja zawsze, czy jest 5, czy 105, czy 500, to samo. Mam coś takiego, że jeżeli jest mało tych osób, wychodząc patrzę na te parę osób, bo one nieraz dadzą większego powera, takie 100 osób niż 10 tysięcy, bo nieraz tak jest, bo są nieraz tak zwane gapie, że oni się patrzą, słuchają, tylko patrzą, kiedy ci się usta nie złożą do playbacku, kiedy cię pocisnąć, kiedy co. Ale są takie osoby, które przychodzą naprawdę się bawić, oni nie zważają na to, czy ty śpiewasz pół playback, czy ty naśpiewujesz na ten oryginalny kawałek, czy ty śpiewasz na żywo, tylko oni przyszli się bawić, nie wyłapywać u ciebie twoje wady, czyli patrzeć, kiedy tylko ci się usta coś, albo czy zapomniałeś tekstu, czy jakiś wyraz przepuściłeś piosence, tylko przychodzą się bawić i dają takiej energii, że naprawdę wtedy ten koncert ma lepsze znaczenie, jak 100 osób niż 1000. Lekko coś nam przyszło internet, nie wiem jak ty słyszysz tam dobrze wszystko? Słyszę, lekko przycięło, ale może za szybko gadałem, dlatego przycięło. A właśnie, to znowu ten efekt koksa, tak? Słuchaj. Poczekamy, aż troszkę się ustabilizuje. No dobra, widzę wyraźnie, to chyba się troszkę poprawiło. A powiedz mi, a sposób przygotowania? Masz inaczej przygotowujesz się do dużego koncertu, nie wiem, powiedzmy Ostróda, Olsztyn i tak dalej, niż występ w klubie jakimkolwiek, to malutkim klubiku? Czy weselach, zdarza ci się na weselach występować jako gwiazda? Poczekaj. Tak, graliśmy jako Empower, graliśmy. Powiem ci inaczej, zawsze my, jak jechaliśmy na koncert, to już zawsze mówię do Mateusza, mówię, słuchaj, jak jest większa impreza, to walimy flaszkę. Jak jest jakiś klubik, to mówię, a tam jest późno, to możemy zrobić 0,7. I tak to mniej więcej przebiegało, także takie przygotowania przed koncertami, myślę, że 99% z naszej branży robi, nie ma co tu ukrywać. Ważne, że są koncerty wtedy jeszcze z większym powerem, jest energia, człowiek jest bardziej luźniejszy, trzeba uważać, żeby sceny nie zabrakło. No mi się jeszcze nie zdarzyło, aczkolwiek niektórzy i bez procentów potrafili nie trafić. Pozdrawiamy Karola Dewisa, jak odbierał nagrodę w Kopylicy, nie zapomnę tego, byłem też na tym festiwalu. No, ale to coraz też... szczęście, że to się dobrze skończyło, bo tam naprawdę potężnie, ta dziura była naprawdę głęboka. No tam było wysoko.
No ale na szczęście mu się nic nie stało. No i dzięki w sumie temu nagraniu też zdobywa jakby takiej dodatkowej sławy, bo wiadomo, czy coś się stanie takie, jak nie powinno, to zawsze to ma jakiś bardziej napęd reklamowy. No mi na razie się nie udało spaść ze sceny, aczkolwiek jeszcze wszystko przede mną. Ale masz jakiś plan? Uważasz, że to jest dobry kierunek, żeby w tym kierunku iść, wywołać jakiś skandal czy jakikolwiek event wokół siebie? Znaczy zawsze tak się mówi, że nieważne jak, ważne, że gadają, ale nie, ja myślę jednak, że trzeba zachować troszeczkę tego umiaru, no i tak robić, żeby nie spaść z tej sceny, tak? Tak samo, żeby wychodzić z mikrofonem, bo nieraz się zapomina. Też były akcje, że ktoś tam zapomniał mikrofonu albo mu wypadł, no i musiał dalej też śpiewać i se poradził jakoś. No i weź tu teraz nie śpiewaj z playbacku. No jak ci wyleci mikrofon za scenę i co wtedy zrobisz? Różne przypadki chodzą po ludziach. Ja powiem ci szczerze, chyba nie miałem tak, żeby nie trafić w scenę, czy żeby mi wypadł mikrofon. Nawet nie widziałem na własne oczy czegoś takiego, chociaż żałuję troszkę. No ale czekaj, to jeszcze patrzę na kat. Kiedy jakiś duet? Marcin, czy coś szykujesz? Słuchajcie, a propos duetów, ja już wypowiadałem nie raz na ten temat. Nigdy nie mówię nigdy. Myślę, że może kiedyś nastąpi coś takiego, aczkolwiek dla mnie to jest niepraktyczne, bo duety się sprawdzają w dużych agencjach, gdzie na przykład te same zespoły grają te same koncerty i można potem wykorzystać ten utwór i go zaśpiewać razem na jakimś tam festiwalu. W przypadku na przykład Playboys i Piękni Młodzi też występowałem w tym teledysku wyśmienicie. Dużo na przykład ich menadżer Krzysiu Bogucki ustawiał im imprez razem, że grało się razem i zawsze było tak, że ten utwór na przykład można było razem wspólnie wykonywać. A w przypadku na przykład damsko-męskiego duetu, no to jak sobie wyobrażacie? Potem jest koncert, jak śpiewać ten numer na przykład? Ja zaśpiewam swoją kwestię i teraz jest kobiety, co mam stać, a jej wokal ma lecieć i tak dalej. Takie troszkę dla mnie mniej praktyczne to jest. Wiem, że dużo właśnie tych duetów jest w dużym wydawnictwie, w Green Starze. Oni tam robią, ale u nich to się sprawdza, bo oni potem pakietowo mają dużo imprez, gra kilka zespołów, oni mogą wykorzystać się po prostu te duety. Ale nigdy nie mówię, no zobaczymy, kiedyś może się coś nagra. Marcin, wiem, jesteś bardzo pracowity, mega takim zaangażowanym w tym, bo po prostu cały czas, ja wiem, że jesteś i na Facebooku, w tych mediach społecznościowych ciebie jest pełno, szybko odpowiadasz na wiadomości. Kiedyś, pamiętam, prywatnie cię pytałem, mówiłeś, że jesteś non-stop tak naprawdę w sieci. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, ale odchodząc z Pięknych i Młodych, mam wrażenie, że wiedziałeś, na co się godzisz. Nie żałujesz? Jeszcze raz, poczekaj, bo nie. Mam wrażenie, że wiedziałeś, na co się godzisz, odchodząc z zespołu Piękni i Młodzi, że to jest ciężki kawałek chleba i nie tak łatwo się przebić. Tak, ale ja lubię wyzwania, lubię sobie stawiać poprzeczkę, więc dlatego zdecydowałem się. Jeszcze tym bardziej, no tu nie będę ukrywał, Dawid kiedyś mi powiedział, że nigdy nie będę śpiewał, a ja sobie myślę, no to pokażę, że będę śpiewał, bo zawsze lubię, jak ktoś mi mówi, że tego nie zrobię, to chcę udowodnić, Dawid ci tak powiedział, w sensie jak powiedziałeś, że odchodzisz od zespołu? Nie, wcześniej tam była jakaś rozmowa i po prostu na początku miałem też mikrofon jako ten DJ, a potem właśnie już go nie miałem, ale była tam jakaś taka rozmowa i ten, ale ogólnie tak jak napisałem na Facebooku, nie dogadanie warunków współpracy, dlatego odeszłem z zespołu i to jest wszystko na ten temat. Nie mam do nich żadnego urazu, po prostu jeżeli nie odpowiadałem ci warunków współpracy, no to wiadomo, składasz wypowiedzenie i odchodzisz, tak? W tym przypadku tak było, więc w krótkim czasie wziąłem się tutaj, postanowiłem zrobić projekt Empower, zanim mówię, skończę w ogóle. Tak nie chcę mi się schodzić z tej sceny, bo lubię właśnie, tak jak wspomniałem, spotykać się z wami tutaj, grać te koncerty. No i nie chciałem schodzić z tej sceny, więc cały czas na niej się utrzymuję. Jakbyś miał jedną radę jakoś dla nowych artystów, czy młodych artystów, którzy chcieliby w tej branży zadziałać, miałbyś jakąś jedną radę? Wiesz co, nawet kilka bym miał rad. Tak, jeżeli macie dużo pieniędzy, a kochacie śpiewać i tak dalej, no to spoko. Jeżeli chcecie robić to pod kątem zarobkowym, wiadomo, na początku trzeba włożyć wkład własny, a to nie jest mało, żeby zrobić wszystko na poziomie, począwszy od utworów, teledysków i całego projektu, to naprawdę na początku trzeba sporo przyinwestować i potem oczywiście tak ten produkt musi się sprzedać, żeby to się zwróciło. No i
Nie wiem, co tu doradzić. Jest teraz taki przesyt zespołu w ogóle na rynku, że nie mam pojęcia, czy teraz bym się pchał. Na przykład, nie wiem, w tym czasie jeszcze, co ja zaczynałem, to jeszcze było w miarę tak, że jeszcze to były takie ostatnie dni, gdzie można było ten projekt rozwinąć w miarę. A teraz zauważ nawet, co się dzieje na Facebookach, na YouTubach. Robiły się takie cięcia w zasięgach, w reklamie. No niestety reklama, jak każda, kosztuje. Musi kosztować. Trzeba mieć. Tak, musi być duża inwestycja w dobry produkt, przede wszystkim miły dla oka i dla ucha, a reszta no to już tutaj w rękach, w uszach fanów, widzów, słuchaczy. Oni są tutaj najlepszym wyznacznikiem, choćby przy utworach, to nieważne, czy mi się podoba, czy na przykład mojej żonie, to musi tu ta większość słuchaczy, która tutaj słucha tego wywiadu, którzy oglądają te teledyski, oni. To na przykład platynowa płyta za utwór Stało się, to nie jest dzięki, po części tak, produkcja okej, bo jakoś była, ale to jest wszystko zasługa nie tak nasza, jak tutaj tych widzów, słuchaczy wszystkich, to oni to napędzili, bo gdyby oni nie słuchali, nie oglądali, nie byłoby tyle milionów wyświetleń, to i Spaw by nie nagrodził tego platynową płytą, tak? Także tutaj wielki szacunek, dzięki bardzo, dlatego cały czas dla nich są robione nowe single, nowe krążki i staram się w jakiś sposób im dostarczać. W jaki sposób chociaż można się zrewanżować, tak? Tak jak mówisz, to był też odpowiedni moment, kiedy wchodziliście, mam wrażenie, na rynek. Natomiast ja tylko jeszcze tak a propos uzupełnienia tej odpowiedzi twojej i tych rad, mam wrażenie, że dużo młodych zespołów ma takie przeświadczenie, że wystąpią na scenie, na przykład właśnie zespołem After Party, Piękni i Młodzi, poznają ich na przykład na backstage'u i później te zespoły im pomogą i będzie im łatwiej się przebić. Ty miałeś doświadczenie z jednym, z drugim zespołem i to nie chodzi konkretnie o te dwa zespoły, tylko jakby o cały rynek, że to tak nie działa chyba. Nie, ja myślę, że każdy dba o swoją dupę, aczkolwiek jest coś takiego, że ja mam na przykład kilka zespołów, niedużo. Powiem, zamknęłoby to się w dziesiątce, z którymi raz na jakiś czas utrzymuję kontakt i w jakiś sposób, jak mogę, to pomagam. Na przykład dla ciebie zawsze gram i kiedy nie będzie impreza dla twojego syna, zawsze dzwonisz. Jesteś pierwszy. I ja to zawsze powtarzam, nie. Że jeśli ogłaszam, że jest impreza dla Kacpra, to praktycznie od ciebie mam pierwszego informację. Tak, nie potrzebuję tutaj, to od razu podkreślam, tu ja wiem, że to jest twój syn i tak dalej, ja tu nawet nie potrzebuję żadnych kosztów za paliwo, bo ostatnio miałem bardzo dużo zapytań o imprezy charytatywne, ja powiedziałem, że nie jesteśmy w stanie grać też jako zespół, jeździć tylko charytatywnie, bo też na rozwinięcie tego zespołu są potrzebne fundusze, no jak mam jechać gdzieś daleko, wiadomo, dużo zespołów jest, co się nie patyczkuje, normalnie bierze duże stawki za koncert. Ja wymagam tylko zwrotu kosztów. Mniej więcej wyceniam to nocleg, jedzenie po drodze i tak dalej. Chłopaków opłacić. Ja mogę charytatywnie zagrać, ale chłopacy, teraz mamy gitarzystę jeszcze, Tomka Czubaka, pozdrawiam serdecznie, DJ-a Lukasa, oni za darmo nie będą jeździć, bo co to ich obchodzi? To ja promuję sobie zespół, markę, Empaler, a oni u mnie pracują, tak? Są na umowach i oni pracują, więc ja muszę im zapłacić, no nie będą za darmo jeździli. Więc tak to mniej więcej jest z tymi koncertami. Nieraz zweryfikowałem kilka imprez, że były to takie bardziej oszukane imprezy, tak? Ktoś chce koncert charytatywny, on nie ma zielonego pojęcia o zorganizowaniu tego koncertu. Nie wie, kto będzie grał, nie wie, jaka będzie scena i tak dalej. Ja mówię, proszę mi przysłać na maila, mówię, jak to ma wyglądać, bo nieraz organizacja takiej imprezy może przewyższyć koszty, to lepiej od razu te pieniądze dać dla pomocy, na przykład dla tego dziecka i tak dalej, nie? No i tak to mniej więcej się toczy. Także mam nadzieję, że wrócimy szybko do normalności i znowu będziemy się widzieć u ciebie i będziemy grać dla Krystiana. No, dla Kacpra. Mam nadzieję, że tak, chociaż powiem ci, to właśnie też kolejne pytanie do ciebie miało być. Czy masz jakieś przewidywania w ogóle, czy liczysz na to, że jakieś koncerty jeszcze w tym roku będą? To ciężko będzie. Aczkolwiek ja mam też tam jakieś nieodmówione, ani nieposzekładane. No ale tam nie dzwonię i temu nie ma sensu. Ktoś też pewnie czeka do końca, co się wydarzy, też nie chce zostać na lodzie, więc nie rozwiązują tych umów. Myślę, że nie będzie w tym roku grania, ale z drugiej strony, wiesz co, może to i dobrze. Zrobi się tak naprawdę taka troszeczkę przesiewka, bo naprawdę było już multum zespołów. Tutaj nie będę operował nazwami, bo nawet nie jestem w stanie,
które nawet, ale wiem znowu, że dzwoniły po imprezach, że oni przyjadą za darmo, aby się tylko pokazać i tak dalej. No to psują rynek dla innych zespołów, którzy inwestują w projekty, wykładają pieniądze na produkcję i tak dalej. No wiadomo, no to ktoś tam sobie weźmie na jednorazóweczkę, weźmie sobie jakiś zespół, który mu przyjedzie za darmo, mu opyka tą imprezę, tak? Znaczy wiesz, Więc. że jeszcze jest, jest coś takiego, przez ostatnie 2-3 lata ja zauważyłem taki trend, że zespoły weselne właśnie stricte, które tylko grały wesela, postanowiły zrobić sobie jakimś tanim kosztem 1, 2, 3 numery max, wypuścić to po prostu w sieci, zagrać kilka właśnie takich lokalnych koncertów nawet tam za przysłowiową kiełbachę i już tylko sobie fame zrobić po prostu, żeby później grać wesela, nie? No tak, wiadomo, każda reklama jest dobra, no tutaj się nie dziwię, jeżeli mają na ten teledysk, mają jakiś tam pomysł na jakąś nutę, niech to robią, niech każdy sobie tutaj robi jakąś reklamę, ale wracając do tego, czy koncerty będą, no tak jak ci powiedziałem, no myślę, że trochę się zrobi przesiewka, do końca roku myślę, że nie będzie tych koncertów, które już nawet blisko lata i te różne imprezy wielkie odwołują, zrobi się troszeczkę przesiewka, a zostaną tylko stare dinozaury, wiadomo, Zenki, Voice'y, klasiki i tak dalej, stare dinozaury, zostanie większość zespołów, tych, co już kilka lat była na rynku, no i ci ewentualnie, co mają twardą dupę. No, ja mi się wydaje, że dam radę, bo ja lubię wyzwania, tak szybko się nie poddaję, aczkolwiek na brak zajęć nie narzekam, żeby doba miała 24 ma, żeby miała 34 godziny, to też bym ją zagospodarował. Dzisiaj też w pewnym biegu odłożyłem robotę, którą miałem zrobić dzisiaj, bo muszę załadować drzewka na samochód, więc zrobię to rano o 6, jak dzieciaki obudzą. I jutro kurs do Gdyni. Także cały czas coś. A powiedz mi, czy ten warsztat, ty tam pracujesz na etacie, czy to jest twoja działalność? Warsztat, pytam o warsztat. To jest u kolegi, wiesz, ja hobbystycznie, ja mam swoją działalność, więc ja mam podpięte kody tutaj. U niego bardziej robię hobbystycznie, bo lubię, bo mechanikę zawsze lubiłem, co widać nawet w pierwszym teledysku stało się też, musiał się odbyć na warsztacie, tak? No widać to na Także twoich tam... mediach też społecznościowych, jak tam ćwiczysz, trenujesz, bo ty też jakby masz taki power, można powiedzieć, widać go w tobie, czyli siłka, jak teraz nie ma siłki, to rozumiem, wykorzystujesz warsztat. No było widać, tak. Na warsztacie, jakby nie patrzę, trochę fizycznie też się pracuje. Tutaj na działce też fizycznie pracujemy, choćby przy kopaniu nieraz tam drzewek i tak dalej. No ale jak były siłownie otwarte, to nie ukrywam, że to jest taka moja jeszcze... Zarażony jestem treningami, więc nawet jak wracam z warsztatu, to potrafię koło godziny 20 jeszcze wstąpić po całym dniu pracy na warsztacie do godziny 22 na siłowni i zrobić trening, tak? Trochę mi tęsknię teraz właśnie za tymi treningami, no ale jakoś tak się staram inaczej, co się zademonstruje. Na przykład jak na warsztacie jest samochód, mógłbym koło założyć na dole z posadzki, tak? To ja to koło zakładam na podnośniku u góry, czyli muszę je wziąć, podnieść i założyć je u góry. W ten sposób pewne partie sobie ćwiczę tak jakby podczas pracy, nie? Łączę przyjemne z pożytecznym. No bardzo dobrze. Słuchaj, jeszcze tutaj mam pytanie na czacie odnośnie tego pytania dla młodych. Podejrzewam, że to jest kontynuacja. Czy uważasz, że udziały w castingach coś pomagają? Angelika Brodzińska pyta. O, Angelika. Siema Angelika, pozdrawiam serdecznie. Angelika Brodzińska. Też jest taka nasza fanka. Słuchaj, że coś mi się telefon ogólnie obrócił. Tak. Ale widać cię bardzo dobrze. Okej. Słuchaj, castingi na pewno w jakimś stopniu pomagają. No mamy przykład tutaj miłego pana, tak? Najpierw był hejt, pocisk i tak dalej, a potem jednak zrobił hit i został zauważony i pociągnął niezły kawał roboty. I do dzisiaj właśnie jest na rynku. Na pewno bardzo to pomaga. Warto chodzić na castingi, i próbować, jeżeli chce się pierwszy raz gdzieś pokazać, bo w moim przypadku casting nie jest potrzebny, bo po co, żeby tylko zostać zjechanym. Jestem na rynku, gramy koncerty, więc myślę, że mi casting jest niepotrzebny. Ja casting miałem w zespole After Party, w zespole Piękni i Młodzi, zjeździłem całą Polskę w kratkę, nie tylko, bo i Stany Zjednoczone w 8 Stanach bodajże chyba byłem, do tego i Niemcy, i promami się wpływało, no Polska to w kratkę, kaziutki prawie klub, każda duża impreza, każde miasto.
Do tego akurat ja tutaj nie miałem problemów, bo jeszcze w sumie kierowałem samochodem w afterparty i w Pięknych i Młodych, no bo ja jestem kierowcą zawodowym, jeździłem od młodych lat tirem po całej Europie, w Hiszpanii, Portugalii, tam ciutkę te beneluksowe kraje, cały zachód zjeździłem za młodych lat. Oczywiście zaczynałem w wieku 19 lat po Polsce i potem tak poleciało. Takie ciekawostki u nas. Mieliśmy szybkie dzisiaj jazdę zrobić, pół godziny. Marcin, ja jeszcze bym z tobą na pewno mógł przegadać długo, długo, natomiast umówiliśmy się na te pół godziny, mówiłeś, że musisz pomóc żonie przy dzieciach. Także nie będę cię dłużej zatrzymywał. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy w realu, już tak normalnie twarzą w twarz. Będziemy mogli dłużej sobie pogadać i pewnie weźmiemy oprócz Czesia jakiś inny napój. No pewnie, pewnie. Słuchaj, no na pewno by było jeszcze. No, jestem jako jeden pewnie z nielicznych tutaj, co na transmisji macie, który był w wojsku, bo to teraz do wojska już ta cała młodzież to już do wojska nie Który ty chodzi. jesteś rocznik, Marcin? No oj tam, oj tam. No dawaj. 8-2. No to luzik. 28 wiosenek skończyłem 9 kwietnia. Także słuchajcie, na pewno, co mogę powiedzieć, lajkujcie profile Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy na Facebooku, na YouTubie, oczywiście Empowera też tutaj na Facebooku. Piszcie, jak coś chcecie wiedzieć, w wiadomościach priv zawsze staram się wieczorem, jak leżę, odpisać. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć na koniec? Na koniec, chyba, że się jakieś pytanie tam wymyślisz, to ci odpowiem. Nie, A ja wiesz co, tutaj... na koniec chciałbym, żebyś jeszcze zaprosił konkretnie i przypomniał, czy ja dobrze zapisałem, 29 kwiecień to ta twoja premiera? Tak, 29 kwiecień, godziny, nie wiem, która godzina. Na pewno będzie na Facebooku, na fanpage'u będzie napisane. Na pewno będzie napisane godzina premiery, więc poinformuję. Zresztą gadam o Poczekaj, tym codziennie. jeśli się godzisz jeszcze na jedno pytanie, to jedno może jeszcze takie malutkie. Czy w ogóle uważasz, że jakby w dobie teraz tej całej pandemii, jakby to nie nazwać, tej izolacji, tego braku koncertów, jest sens wydawać nowe utwory w tym roku? Wiesz co, ja nie wiem, ja zawsze wydawałem, ja nie patrzyłem nigdy na nic, czy jest odpowiedni czas, czy to lato, czy to jesień, czy to zima. Było tak, że nieraz utwór wyszedł co 2 miesiące, teraz nie wiem, kiedy ja puszczałem numer o tobie, też jakiś czas temu był, a nie, popuszczałem jeszcze utwór Jesteś obok mnie dla żony, bardziej takie wersja popowa. Więc ja puszczam, kiedy po prostu czuję taką potrzebę, mniej więcej. Nigdy czas i godzina, miejsce i jakość piosenki czy teledysku nie jest znane. Po prostu może być tak, że ja teraz bym odpalił, poszedł, puścił teledysk i może właśnie by dzisiaj zatrybił i on złapie jakieś tam miejsce na karcie, nie? Aczkolwiek teraz bez kupowania to ciężko. Moda jakaś weszła, jak wspomniałem o promocjach, to widzisz, dlatego nasze kawałki tutaj mają po 200-300 tysięcy, bo wiesz, Bo bo wiemy, ja no, mam. bo wiemy dlaczego. Ja mam dla kogo dawać i w co inwestować pieniądze, więc nie muszę dawać wyświetlenia, bo to jest bez sensu, tak? Wiadomo, YouTube tego nie zwróci. Myślę, że bardziej i fajnie jest zaśpiewać piosenkę z 300 tysiącami, gdzie ludzie zaczną ruszać ustami i ją zaśpiewają z tobą, niż mieć 10 baniek i ktoś, a kopara, bo co to za utwór. No ale no, niektórzy organizatorzy się ubierają. I to nie ukrywam, że wszyscy, bo faktycznie są też hity milionowe bez takich sponsorowywań mocnych, które idą tam same z siebie, ale to jest wtedy od razu widać po utworze, tak? Jak on działa. No nie będziemy to rozwijać, bo to jest na temat na następną transmisję, więc jak przygotujesz kolejną serię pytań na jakąś godzinę, to się połączymy za Jak jakiś tam będziesz chciał tak miesiąc, no. szczerze porozmawiać o tym i tak mocno, to umówimy się telefonicznie i może odpalimy jeszcze jedną transmisję. No bo ja tam przepytaj trochę innych gwiazd. Ja tak Dobra. jak jestem sobą, nie jestem żadnym podrabiańcem. Mam ochotę zakląć, mam ochotę powiedzieć tam dupa, to mówię, no. Nie, tak, no. Jak ewentualnie będzie tam stawia, to potem wypikujecie takie pi, Nie pi. będziemy pikać. Dezynfekujesz się? No właśnie, kurde, chyba się już chłodzi. Dobra, słuchaj, to nie zabieram więcej czasu. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla ciebie i dla całej rodziny. Pozdrawiam cię serdecznie. Zespół Empower. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, kochani. Zapraszam na premierę, zapraszam na portale Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy i wszędzie, gdzie tylko możliwe, i na relacje codziennie dostajecie dawkę jakichś informacji ode mnie. Także polecam tutaj portal
Bez gwiazdy nie ma jazdy i YouTubka, także śledźcie, śledźcie, ja wracam tutaj za miesiąc, jak sobie chłopaki przygotują więcej pytań, bo na dzisiaj im zbrakło. Na razie. Trzymajcie się, sponsor, dzięki bardzo. Hej. Cześć. A gdzie to się nie zgłasza? Halo, panie Bietrze, że tam pan jeszcze? Pogadali.